rozglądam się po trybunach, no niemalże komplet, kilka miejsc wolnych. Przyjechał i pokazał, na czym polega koszykówka z tej najwyższej, rzeczywiście najwyższej półki. Rzut niezaliczony Michała Chylińskiego, ostateczny wynik 78-89, mistrzowie Polski nadal bez porażki, Tauron Basket. I statystyki końcowe z tego spotkania, ile tych strat tam Turów miał? 19 ostatecznie. Olbrzymia liczba jak na tak klasowy zespół, ale to też to, co mówiliśmy w przerwie. To, że mieli tyle strat, a potrafili tak pewnie wygrać i kontrolować spotkanie, pokazuje ich wielkość także w defensywie.